Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj generalnie nie wiem, nawet nie byłem pewien, czy w ogóle wstawię film, czy nagram film, bo to co się wydarzyło przez ostatnie 24 godziny w moim życiu, coś czego się nie spodziewałem. Generalnie tak krótko mówiąc, jeśli ktoś nie obserwuje mojego Instagrama, jeśli ktoś nie obserwuje, to warto, polecam. Wczoraj byłem na evencie od EA w Köln w Niemczech, razem z Damianem. Cześć, tak się ma. I wszystko spoko, miałem wrócić wczoraj o godzinie 14, miałem być w Polsce, najpierw miałem właśnie pociągiem pojechać do Frankfurtu i z Frankfurtu polecieć samolotem do Poznania, ale zawsze musi być jakieś ale, prawda? Zawsze kiedy ja podróżuję musi być zawsze jakieś ale. Pociąg, którym jechałem do Frankfurtu spóźnił się godzinę, przez co zabrakło mi około 10-15 minut, żeby zdążyć na samolot, a następny samolot byłby dostępny dopiero o 9 nad ranem dzisiaj. Także wyszło tak, że musiałem wziąć samolot do Warszawy, który był o godzinie 20.30, więc czekałem 6-5 godzin na lotnisku na samolot. I kiedy samolot już był o 20.30, również się spóźnił. Miał godzinę opóźnienia, przez co nie zdążyłem na autobus, który miałem o 22.50 w Warszawie. I potem poczekałem do północy, zamówiłem BlaBlaCara, nie przyjechał. Więc czekałem kolejne 2,5 godziny i o 2.30 wsiadłem w autobus i o 8 nad ranem byłem w Poznaniu. Jeśli będę dzisiaj troszkę mniej w formie, jeśli będę troszkę mniej ekspresywny, to musicie mi wybaczyć, aczkolwiek to była jedna z gorszych podróży, jakie miałem do czynienia w swoim życiu. Witam bardzo serdecznie, zawsze beczkę górę, subskrybujcie kanał, więc codziennie to jest Daily. Bawcie się dobrze! I musimy zajrzeć coś ciekawego w SBC. Możemy sobie pewno odebrać nagrodę za Division Rivals. Wbiłem najlepsze nagrody za Ligę 6. Pytanie, czy jak chcę wziąć paczki wymienne, czy mieć te monety, kurczę, no bo niewymiennych nie będę brał raczej. Dobra, chyba zaryzykuję i wezmę po prostu paczki. To jest raczej zły wybór, ale jestem w stanie uwierzyć, że trafię coś takiego, co da mi dużo pieniędzy, bo potrzebuję pieniędzy na rozrobienie SBC Kiezy, które mam nadzieję, że wyjdzie ostatecznie, bo coś wyszedł podpis z Anglii, z Niemiec i jeszcze z Włoch musi być. Także paczki otwieram teraz, wiem, że dzisiaj jest Rotary Knockout, aczkolwiek jak mam trafić, to trafię. Będę miał jeszcze paczki za kwalifikacje, więc dzisiaj możemy sobie otworzyć paczki za Rivals. A w pierwszej paczce są Niemcy. O, nie ma chyba nic dobrego. Sylle. Mam nadzieję, że to jest Sylle. Hummels, 83, no to nie jest dobra wiadomość, bo... W ogóle Hummels, o Jezus, przepraszam. Hummels miał niedawno Informa, więc w ogóle słabo. I żadna z tych kadr raczej dużo pieniędzy, kurczę, nie kosztuje, więc to może być mały problem. Mamy cień. Czy cień coś jeszcze kosztuje w tej grze? 3800. Całą resztę wyślemy sobie chyba do klubu, aczkolwiek Hummels coś kosztuje chyba. Nie, Hummels się akurat może przydać w jakimś SBC. No a reszta zawodników chyba po prostu idzie na Quicksell, bo tak naprawdę no dużo z nich nie wyciągnę. I lecimy z kolejną paczką z zawodnikiem 82+, wymiennym, więc może jakiś fajny walkout, zobaczmy. Holandia, Esho Van Dijk, proszę. Otóż nie. De Ligt, okej, też spoko, też całkiem, chyba że to nie De Ligt. De Ligt, okej, super. 86, no trochę boli to tempo, ale mamy walkout, co jest... miłą wiadomością. Pytanie, czy De Ligt kosztuje jakieś fajne pieniądze, czy tak nie za bardzo? De Ligt kosztuje, no właśnie. No nic, ja go po prostu chyba go zatrzymam. Będę go przepalał w SBC Okieze. A mamy walkout, także patrzmy na pozytywy. I paczka piłkarzy Prime, zobaczmy, czy warto było wziąć paczki wymienne, czy może niekoniecznie. Hiszpania, napastnik. Borja Iglesias, o rany boskie, trzeba było chyba wziąć monet. Chociaż ja wiem, czy z monet nie wyszło mi na to samo, bo De Ligt kosztuje około 9 tysięcy, cień kosztuje 3 koła. Prawie wyszłoby to samo, więc jakoś nie ma tragedii, ale myślę, że mogliśmy wyjść na tym ciutkę lepiej. Mamy jakąś panią City, ale też nic tutaj nie jest warte żadnych pieniędzy, nic. Karty będą pod SBC Okieze. I generalnie wiem o tym, że FUT Champions zostało przesunięte, co dosyć trochę mnie, osobiście mnie trochę zmartwiło, bo jednak liczyłem, że zagram sobie w tym tygodniu. Bo się dlatego trochę tryhardowałem w tych kwalifikacjach, no ale tak czy inaczej kwalifikacje możemy zagrać dzisiaj, to nie jest akurat żaden problem. No ale szkoda, bo trochę po cichu liczyłem właśnie, że dzisiaj sobie byśmy zagrali. A w SBC wyszła jeszcze podstawa bohatera do wyboru, więc myślę, że możemy to również zrobić teraz. I może ktoś fajny wyleci i sobie go damy do składu, bo to jednak karta na 20 kilka spotkań, więc może ktoś warty uwagi. Zobaczymy. Takich zawodników przypalamy na podstawowego bohatera do wyboru, oczywiście wypożyczonego. Czy poleci jakiś fajny, może jakiś Ramirez na przykład coś, zobaczymy. Karta na 24 spotkania, sam raz na prawie cały Champions. Więc panie i panowie, zobaczmy, kto będzie naszym pierwszym zawodnikiem. Hero! Bitmanem nie, no Rize, no najbardziej mi się on kojarzy z takimi potężnymi petardami z lewej nogi. Dobra, moi drodzy, lecimy z kolejnym meczem w kwalifikacjach. Zostało nam 6 spotkań, bilans wynosi 3-1 oczywiście. Także jeszcze tylko jeden win i mamy pewne kwalifikacje, więc lecimy. Damy sobie Johna Arne Rize do składu, zobaczymy jak będzie śmigał. Dobra, mamy oponenta znalezionego, panie i panowie. Mam nadzieję, że nie zapomniałem przez te parę dni jak się gra w EA FC 24. Bremer De Ligt, Kimmich, Renato Sanchez, Kostić, Lukaku, Gnabry. Kostić na tym lewej pomocy, tak ciekawe.
ciekawe w sumie, bo on ma 3x3. Ciekawe, jak on będzie wykorzystywany. No dobra. A, nie warto wspomnieć, że dzisiaj jest oficjalna premiera gry, więc jestem ciekaw, czy będzie więcej takich ludzi ciutkę mniej ogarniętych. Czasem Fekir. Diaby. A, że on tutaj się bawi w tym polu karnym. Diaby. Za dużo zapamiętało strzał. A, ja mogłem to lepiej zrobić. John Arnerize. W ogóle, jak będzie jakiś rzut wolny, to ja będę musiał to strzelić z Johnem Arnerize. Chłop miał taką petardę przecież kiedyś w tym Liverpoolu. Albo też w Romie. Nice. Lemar. Oj, to będzie tapin. To będzie. Aj, to Wedel. Cyk. Spalony. Aj, jaj. Ale ładne akcje robimy. Ładne akcje kleimy. To się może podobać. Byleby nie stracić jako pierwsi bramkę, bo to będzie całkiem. To będzie wtedy całkiem przykre. Ja o tym właśnie mówię. O tym mówię i to jest fatalna wiadomość. Brawo, Chodecki. Lukaku niekryty praktycznie, dobrze, Klaus, Sané i to jest dokładnie to, o czym mówiłem, nie? Ciśniemy całe pierwsze 10 minut i nagle... Nice, nie ma spalonego. Zrobiłem heal to heala, ja nie wiem, niektóre tiki w tej grze są po prostu awykonalne. Uff, i to jeszcze nie może dobić, nie może też podać. Okej, rożnego weźmiesz. Sprytnie, nie dziwię się, że tego rożnego bierze, bo po rożnym strzelił gola, ale nie tym razem. Lukaku. Po rykoszecie, ale widzę, że goś zaczął tutaj troszkę lepiej grać niestety, dobra. Okej, okay. Ewidentnie trzeba będzie popracować nad tymi różnymi. Nice. Nie ma! Kurde, to ten Bremer, a. Cyk. To jest nienormalne. Aha. Karny. No przewróć się, no! Cyk! No! Ależ tutaj mało szczęścia mamy chyba, co? Ja pierdzie, no gość wygrywa 2-0, ale ja czuję, że naprawdę jesteśmy w stanie wrócić w tym meczu, tylko brakuje wykończenia i... No nie wiem, jak to wygląda w statystykach. 6-4. Może Alda ustalaj za Łachiego, bo ten Łachi coś dzisiaj ma jakieś problemy. Dam go na atak, bo on ma 5-4, albo tam 4-5. Może pomoże, nie? No... Ten Bremer był faul, a on jest, ja pierdzielę, on jest wszędzie, chłopie. Matko boska. Będę musiał go mieć jak najszybciej w składzie, bo on naprawdę, on mnie tutaj niszczy pod każdym kątem. I teraz, to jest akcja, jest. Wreszcie się udało przejść. Dobra, 2-1. Gol kontaktowy, ale jeszcze trochę czasu zostało. Nie, De Ligt, nie możesz takich rzeczy odbierać. Proszę. O, wymienił pół drużyny. Nie, no daj spokój, jeszcze przywracam w tym meczu. A tak. Leć. I to jest tapin. Ja się pytam, człowieku, dumny ty jesteś z siebie, masz ty w ogóle rozum i godność człowieka? Ależ to jest... Ależ to jest tapin. Coś pięknego, dobra, mamy remis. Mówiłem, da się wrócić na spokojnie. Sane za Diabiego. Panią Puteja zdamy. Zamiast Fekira 5-5, powinna się przydać. Jest Dembele, dawaj, lecimy. Kolejny tapin, dośrodkowanie, praktycznie niepilnowany, tak, nie, Fedel. Ja pierdziele, jaka to była piękna piłka, no. O nie. Kurwa, no. No chyba se kpisz, No przecież... Nie żyjesz. No nie da się. Nie da się Bremera przejść. Nie da się. Nie da się przejść Bremera. Nie da się przejść. Nie! Kwadratem wybij piłkę! Ja ostatnia akcja, proszę. Last. Kurwa, last Christmas chyba. Ja pierdolę. Nie, przegrałem ten mecz. Powinienem wygrać ten mecz. Po prostu powinienem był wygrać ten mecz. Jakby Bremer mnie schował do kieszeni. To jest przerażające, naprawdę. Dosłownie jestem przerażony faktem, z jaką łatwością Bremer mnie tutaj schował. Boli mnie ta porażka. Strasznie mnie boli, bo czuję, że mogliśmy wygrać. Dobra, patrz, to się mi półkoła, może coś fajnego.
jakaś pewna, z Bayernu pewnie ta pani. Już ją mam, ale on jest też paszkę zmienna, więc... 80, ile to było? 3. Pora na odkupienie, moi drodzy. Ten mecz wygrywamy. Co by się nie działo, tutaj po prostu to trzeba wygrać, no bo ja nie mogę mieć, kurczę, dwóch porażek z rzędu w tych kwalifikacjach, bo to też trochę boli. O, ależ tutaj, proszę państwa, animacje. A ciekawe, czy bym takiej animacji nie miał wcześniej, skoro też miałem mecz o awans. No dobra. Lecimy w takim razie, co my tu mamy? Alisson, o Boże, Bremer, znowu Sandor na LO! I Fati na ataku, nie. Generalnie plan jest taki, że jeśli przegram ten mecz, to na następnym odcinku gramy nową formacją, bo chyba ta 4-3-3, czwarty wariant powoli mi się przestaje podobać niestety. Ale podziwiam, że gra tym Aleksem Sandro, że na razie go nie zmienia, więc to jest, myślę, że godne szacunku póki co. Ładnie Diaby. Oj, to jest bramka, panie Wachy. To miał być strzał z fałszem. Da się strzelać fałszem? Jakby nacisnąłem specjalnie L2, żeby uderzył fałszem. Da się... Działa uderzenie fałszem? Czy to tak już usunęli i automatycznie robi? Bo ja serio jestem ciekaw. Jak gdyby tak zewoluować Aleksa Sandro? Dzika myśl mi teraz do głowy przyszła. W ogóle nie wiem, czy to jest możliwe aktualnie. Zobaczymy, jak będzie się dało, tylko że... Nie wiem, pomyślimy, nie? Jakby wreszcie wyszedł Chiesa, kupiłbym Bremera. No to jest jakiś pomysł, nie? Gdzie mogę podać? Pytasz. A, nigdzie nie będę podawał. Lecimy. Pyk! Aj, fajna kuba. Całkiem sporo. Fekir. Uderzenie, ruszył się i słupek. No oczywiście, pewnie. Jasne, biednemu zawsze wiatr w oczy i spóźnione autobusy i samoloty. Diaby. Co my tu wykombinujemy? Zrobimy taki myk. Pięknie. Lemar. Nie potrzebujemy ten fake shot. Ale nie o to mi chodziło, absolutnie nie o to mi chodziło. Pięknie, Tchouameni, on czyści tutaj w środku pola. Fekir, może teraz, może coś tutaj? Bremer. Bremer znowu mnie czyści, jasne. Wow. I to będzie gol, tak? Ansu Fati. Nie mogę gola strzelić. Co się dzieje? Co się dzieje? Fekir. No, nie da się. Nie da się strzelić bramki. Nie da się. Te strzały lecą w środek bramki. One w ogóle nie lecą w bok. One lecą w środek bramki. No przecież... Jordan Elize. Okej. Nie. Odłachy jest do odstrzelenia w tym składzie. Przykro mi. On nic nie robi w tym odcinku. Dosłownie nic, nie? Ja go zaraz zmienię. Tak, to jest ta akcja, proszę. Lemar, lewa noga. No nie da się. Łachi. A jest. Dobra, ta bramka go uratowała, bo już naprawdę chciałem zmieniać, ale możemy tylko coś innego zmienić, myślę. Ale dał Sarinaś Pro. To myślę, że będzie bardzo fajna opcja. I walczymy o zwycięstwo. W podstawowych 90 minutach musimy wygrać, bo ja... Oj, będą ciężary w ogrywce, jeśli do niej dojdzie. Ja będę testował nową formację, bo to jest tragedia, naprawdę. No nic, dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się jutro. Mam nadzieję, że na nagrodach za kwalifikacje, za udane kwalifikacje, że wygram chociaż jeden mecz. Także dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia. Adios.